Cześć, witam. Przychodzę z kolejną porcją zdobyczy czytelniczych. No, zdobywam je pod kątem ewentualnych prezentów pod choinkę. I za chwilę pokażę Wam puzzle, które mogą być wspaniałym prezentem nie tylko dla miłośników książek, ale również dla miłośników kotów. Oto one. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. To jest kot wśród książek. Ta układanka została oparta na obrazie amerykańskiego malarza polskiego pochodzenia Charlesa Wysockiego, którego ojciec był Polakiem. No i on właśnie malował takie obrazy. W tej serii jest również układanka pod tytułem Dom Poego. Coś przepięknego, jakie tam maszkary w tym domu mieszkają. Ale mnie zachwycił właśnie ten kot wśród książek, a że jestem wielbicielką i kotów, i książek, więc dla mnie byłby to prezent idealny. Polecam puzzle właśnie jako prezent pod choinkę, zwłaszcza te związane z książkami. Następne zdobycze czytelnicze, zanim do konkretnych zdobyczy, to jest jeszcze taki gadżecik. To jest szkło powiększające w postaci okularów. No, w moim wieku już się bardzo przydaje, więc taki sobie gadżecik kupiłam. A teraz konkrety, czyli książki. Irwin Stone, amerykański pisarz, szczególnie lubił pisać biografie. I sobie kupiłam dwie. Irwin Stone, Pasja życia, biografia Vincente van Gogha. Znam oczywiście tę książkę, ale tutaj gdzieś tam chyba to było w składnicy księgarskiej, była za bajeczną kwotę, jakieś tam 5 czy 7 zł, więc sobie kupiłam i zamierzam tę lekturę ponowić, przypomnieć. Oczywiście omówię dla Was tę książkę i drugą, Udręka i ekstaza, piękna opowieść o życiu Michała Anioła. Też czytałam. Ale jak mówię, chcę przypomnieć, cena była atrakcyjna, omówię Wam te książki, jest jeszcze biografia, co tam, Freuda chyba, gdzieś ją mam na półce, więc poszukam. To był Irwin Stone. Teraz, taka intrygująca, psychodeliczna okładka, William Burroughs, Nagi Lunch. I co czytamy? Kontrowersyjny amerykański pisarz, akcja dzieje się w Tangerze, jest zapisem rozlicznych psychodelicznych, narkotycznych wyobrażeń. To nie wiem, ile musiałabym mojego likieru Chartres wypić, żeby tę książkę chyba przeczytać. No ale zwabiła mnie okładka. Jeżeli znacie Williama Burroughsa, to dajcie znać. Teraz co tam? Bernard Schlink, Kobieta na schodach. Też okładka mnie przyciągnęła i jest to pisarz niemiecki. Tak, uporządkowanie życia niemieckiego prawnika odmienia się w mgnieniu oka, gdy w muzeum w Sydney natyka się on na obraz od lat uznawany za zaginiony. Takie historie mnie zawsze fascynują, więc mam nadzieję, że będzie ciekawa. To już czytałam i chyba Wam o tym opowiadałam. George Orwell, Birmańskie dni. Opowieść o czasach brytyjskiego kolonializmu. Jesteśmy w Birmie. Angielski inżynier zakochuje się w dziewczynie właśnie tam mieszkającej i urodzonej. I co z tego wynika? To jest ta książka ma elementy autobiograficzne George'a Orwella. Następnie Upragniony syn, Wiesław Kępiński, Upragniony syn Iwaszkiewiczów. Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek podczas Powstania Warszawskiego. Zginęli jego rodzice i on został, reagują Iwaszkiewiczowie, mając poczucie, tak, przybywa do stawiska i tam staje się przybranym synem. No, jestem ciekawa, jak to mi się spodoba, jak zostało napisane. Teraz książka dla Andrzeja.
którą już zaczął czytać i muszę powiedzieć, że uważa ją za bardzo, bardzo ciekawą. Książka jest taka okładka, autorzy Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Mecz to pretekst, futbol, wojna, polityka. Czyli coś, co Andrzej bardzo lubi. Połączenie tych trzech elementów, jak mówi książka, interesująca. Wywiady ze znanymi ludźmi, a oni jadą do najbardziej jakichś takich w najbardziej niebezpieczne rejony, czyli jesteśmy w Izraelu, Bośnia i Hercegowina, kraj Basków, Irlandia Północna, Kosowo, Mołdawia i Naddniestrze. Michał Kołodziejczyk jest dziennikarzem sportowym, a dokładnie piłką nożną się interesuje. No a Anitę Werner znamy wszyscy, oto ich tutaj zdjęcie. Więc, no mówię, Andrzej jest bardzo zadowolony. Mówi, że świetna książka, świetnie sobie poradzili. Teraz Paweł Huelle, Mercedes-Benz. No to taka mała książeczka, jakieś tam wspomnienia autora. Teraz przenosimy się na bardzo odległe terytoria, a mianowicie na wyspę Zanzibar. Małgorzata Scheinert, dom żółwia, Zanzibar. Leży on, ta wyspa leży na wschodnim wybrzeżu Afryki, niedaleko Tanzanii. I właśnie o tej wyspie tutaj pisze Małgorzata Scheinert, znana polska reportażystka. Opowieść o mitycznym miejscu, w którym splata się historia Afryki, Orientu i Europy. Po Śląsku i Ellis Island Małgorzata Scheinert zabiera nas na kolejną wyspę Klucz. Tym razem jest to Zanzibar, miejsce przyciągające turystów zachodami słońca, rafami koralowymi, uznawanymi za najwspanialsze na świecie i śladami po odważnych podróżnikach. Jeżeli ktoś był na wyspie Zanzibar, to na pewno go zainteresuje. Ja nie byłam, tym bardziej więc z chęcią przeczytam. Co tam tu? O, to jest najnowsza nowość. Archipelag psa. Philippe Claudel. Taka okładka intrygująca. Przypowieść o ciemnej stronie ludzkiej natury. Pewnego poranka na plażę jednej z wysp archipelagu psa może wyrzuca ciała trzech czarnoskórych mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że topielcy to emigranci przemycani przez Morze Śródziemne. Nieliczni, którzy o tym wiedzą, zastanawiają się, co zrobić z ciałami. Zaczęłam już czytać. Fascynująca lektura się zapowiada. Archipelag psa. O, i teraz moje zainteresowanie innymi światami, bo zawsze mnie temat mistycyzmu, mistyczek interesował. Ewa Czaczkowska, Mistyczki, historie kobiet wybranych. I są tu cztery historie. Wanda Boniszewska, stygmatyczka, w sowieckim łagrze poznała piekło. Kaci nawracali się pod jej wpływem. Alicja Lęczewska, nauczycielka, nawróciła się jako 50-latka. Wanda Malczewska, ciotka malarza Jacka Malczewskiego, społecznica, zapowiedziała odzyskanie przez Polskę niepodległości i jej dalszą przyszłość. Maria Franciszka Kozłowska, miała objawienia, które doprowadziły do schizmy. Założycielka kościoła Maria Witów. Zawsze. Bardzo mnie ten temat interesował, jak to się dzieje, że ktoś ma te stygmaty, objawienia, więc kupiłam sobie tę książkę, żeby z losami tych czterech kobiet się zapoznać, zwłaszcza, że nie wszystkie były zakonnicami takimi zbliżonymi do kościoła. I znowu książka francuska, patrzę w tą stronę, bardzo Was przepraszam, ale moja kotka Tosia na coś poluje, czyżby na jakąś zimową muchę? Wracam do tematu. 33 razy, mój kochany, Nicolas Barrot, też francuska. Helen miała 33 lata, gdy zmarła. Julien, jej mąż, przyrzekł, że po jej śmierci napisze do niej 33 listy.
po jednym na każdy rok jej życia. Dotrzymał słowa. Spodziewam się pięknego. Już zakupuję chusteczki, bo spodziewam się ogromnych wzruszeń. Co tam? Polski kryminał, o którym słyszałam same dobre opinie panie w bibliotece. Latarnia umarłych, Leszek Herman. Mroczne tajemnice Pomorza odsłania Leszek Herman, mistrz powieści sensacyjnej. Nie słyszałam nigdy tego nazwiska. Troje młodych ludzi, Paulina, Igor i Johan, zostaje ponownie wplątanych w sensacyjne śledztwo, tym razem dotyczące pewnego morderstwa. Jest to chyba druga część, trwające od dekady poszukiwania polskiego Dana Brauna, zakończone. Na ten tytuł zasłużył Leszek Herman, autor powieści Sedinum. Tak pisze dziennikarz Wprost Leszek Bugajski. Przekonamy się. Czy wyście czytali? Jeżeli tak, to dajcie znać. Co tam mam? Julian Stryjkowski, Austeria. Książka, no, nie najnowsza. Znaczy, no, ma już kilkadziesiąt lat. Wydana przepięknie przez księgarnię Austeria w Krakowie, specjalizującą się w literaturze żydowskiej, Austeria. Widzisz, jest to nazwa przydrożnej gospody. Już o tej książce na pewno Wam opowiadałam i zawsze chciałam ją mieć na własność, a teraz mi się trafiła w takiej przecudnej okładce, więc jestem bardzo szczęśliwa. Co tam? Marek Kochanowski, Miasto Rebus, eseje o Białymstoku. No właśnie, Ewa Widnicka napisała. Ewa Winnicka? Sprostujcie mnie, ale Ewa Winnicka, jak to było, Białystok, Biała Siła, ten wspaniały reportaż o tym właśnie mieście. Tutaj pisze o tym profesor, literaturoznawca, animator kultury, profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zobaczę, co on pisze o swoim rodzinnym mieście. I na koniec coś z literatury amerykańskiej. Jak zobaczyłam okładkę, to mi się od razu tam przypomniał Chandler i Philip Marlowe, a to jest Paul Auster, trylogia nowojorska. Na tę trylogię nowojorską składają się trzy książki. Nowy Jork, mroczne i tajemnicze miasto, którego ulicami przemykają postacie uwikłane w ciąg nierzeczywistych zdarzeń i przedziwne śledztwa. I tutaj są w tej trylogii Szklane miasto, duchy i zamknięty pokój. Ta książka, mówię, przyciągnęła mnie okładką taką noirową, a dodatkowo przeczytałam, że Paul Auster jest pisarzem amerykańskim pochodzenia polskiego. Jego ojciec był Polakiem, więc tym bardziej z przyjemnością tę książkę przeczytam. Jeżeli ktoś zna, to oczywiście bardzo proszę. To były moje zdobycze czytelnicze i puzzlowe, zrobione pod kątem prezentów gwiazdkowych. Piszcie, komentujcie, czy Wy myślicie już o prezentach gwiazdkowych, zwłaszcza dla czytaczy, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. Dziękuję. Do zobaczenia.